Cześć moi kochani, jak widzicie, nie wyglądam za dobrze. Próbuję zmartwychwstać właśnie z flipsami i kolą, ponieważ w dzisiejszą noc sylwestrową mamy pokaz taneczny w Sopocie. No powiem wam, że dwa dni temu po prostu walnęła mnie taka grypa, że nie mogłam wstać z łóżka. Do tego dostałam miesiączkę. W tym samym dniu wszystko walnęło, także no ledwo żyję, powiem wam szczerze. Mimo że minęły już dwa dni, to ja naprawdę ledwo żyję. Myślałam, że będę się mega cieszyć z tego pokazu i w ogóle, a się okazało, że trudno mi było nawet się do niego przygotowywać, bo po prostu ledwo żyłam. Nawet dzisiaj już jest średnio, mimo tego, że minęły te dwa dni, ale muszę jakoś przeżyć. Tańczymy w ogóle w Radisonie. Mnie tam nie było nigdy. W Sopocie. Ja byłam tylko w Gdańsku, bo tam miałam studniówę. Makijaż mam gotowy. Zastanawiam się jeszcze, kiedy sobie zrobić fryzurę. Ale myślę, że zrobię ją po próbach, bo i tak by mi się rozwaliła od tego wszystkiego. Także co? Lecimy do spotu. Dotarliśmy, słuchajcie, właśnie jesteśmy w garderobie i będziemy się zaraz przebierać na próbę. Powiem wam, że trochę odżyłam, jak już tutaj przyjechałam, to już się czuję dużo lepiej. W aucie było średnio, jak jechałam, się trochę źle czułam, ale przeżyłam, także mam nadzieję, że występ nam się uda. No, a my się przebieramy i lecimy na próbę. Okej, kochani, jesteśmy po pierwszej próbie i powiem wam, że dużo lepiej się czuję. Przed próbą w ogóle było mi słabo, myślałam, że żygnę po prostu tam, na tym parkiecie, ale zatańczyliśmy już, trochę się zmęczyliśmy, wiadomo, ale już jest okej. Jezu, tak się cieszę, słuchajcie, naprawdę siedziałam tutaj jeszcze do jakiejś tutaj pań, powiedziałam, że poproszę wody, bo byliśmy w takiej mniejszej garderobie. I ona powiedziała, nie mamy wody, albo pokazały na kran. On powiedział, nie mam wody, mamy tylko sok pomarańczowy. Jak ja wypiłam ten sok pomarańczowy, to myślałam, że po prostu nienawidzę soku pomarańczowego, wolę już jabłkowy. No i tutaj jesteśmy w nowej garderobie i już dostaliśmy wszystko, łącznie z ekspresem tutaj mamy, więc jestem szczęśliwa, bo mam swoją wodę. Nie wiem, która to moja, chyba ta. Ale naprawdę cieszę się. Obym jakoś przetrwała jeszcze do 22, bo mamy dopiero którą? 18, także 4 godziny. Myślę, że sobie gdzieś wyjdziemy coś zjeść szybkiego i później tutaj wrócimy już się przebrać i na pokaz. Ja mam całe już mokre włosy, powiem wam. No, dzisiaj je umyłam rano i już są całe mokre. Tu jest w ogóle tak strasznie duszno. Nie wiem jak tobie, bo mi jest strasznie duszno. Widzicie, co się z moimi włosami dzieje, jakby mokre. No, ale się cieszę. Fajnie. Mam nadzieję, że powitamy ten nowy rok dużo lepiej niż myślałam, bo myślałam, że będzie dramat. Przemysł jest ze mną. As always. Cześć. Przemyk dzisiaj dostał ilość opieprzów. Ktoś tam ma próbę do śpiewania. Kontynuują opieprza. Pieje. Nie mówię, że dostaje dzisiaj tyle opieprzu, że ruszą. No, już mi może się chyba poprawię trochę. Tak. Dobra, widzimy się za chwilkę.
Lecimy sobie właśnie, ale jest ciemno. Lecimy sobie właśnie coś szybko wszamać, bo dostaniemy kolację, ale dopiero o 20. Także lecimy coś sobie na szybko zjeść. Ja szczerze nie wiem, bo mój żołądek odmawia jakiejkolwiek pracy dzisiaj, także postawię chyba na jakieś chrupki znowu. Dzisiaj w ogóle jestem na jednym chlebku z odrobiną masełka i na chrupkach. Także ja nie wiem, jak ja funkcjonuję. Czasem odlatuję, ale ogólnie to chyba myślę. No, ale mam takie momenty, słuchajcie, że stoję i bo tak po prostu nie wiem, gdzie jestem przez chwilę, ale to myślę, że po prostu no, przez to, że no, nie mam nic w tym organizmie i w jelitach. No. Także teraz idziemy sprawdzić autko, czy nam go nie skasowali, bo tutaj nie można nigdzie zaparkować. Ale w ogóle strzelają. Jakoś tak dziwnie rok temu tak nie strzelali już tak szybko. O, słyszycie, albo i nie. Ale my słyszymy cały czas praktycznie, jak tu strzelają i tak blisko też tego hotelu. Jestem ciekawa, czy sam hotel będzie puszczał. Hotele... Poczekam, aż przejdzie. Hotele puszczają? Te? No chyba tak. Mamy, kochani, godzinę 20:30. Leżę sobie właśnie na dywanie, bo tutaj są same krzesła. Już mam dosyć siedzenia, sobie poleżę. Przemo sobie robi herbatkę, w sumie też sobie zrobię, bo mają bardzo podkręconą tutaj klimę. I trochę jest mi zimko. Przemo i tak siedzi w kurtce tutaj. Ale jest przyjemnie. Jeszcze inni tancerze przyjechali teraz. Także jest fajnie. Mamy taką dużą garderobę. W sumie to nie jest garderoba, to jest takie pomieszczenie... przemysłowe? Jak to się mówi na takie pomieszczenie? Gospodarcze? Nie wiem, ale... Duże. Jest takie... O, tutaj mamy stolik. Tutaj mamy pićku. No. Także sobie tutaj siedzimy. Miał przyjść jedzonko. Nie przyszło. Ale byliśmy w żabie, w sumie sobie zjedliśmy. Ja nawet zjadłam kanapkę, po której mi było trochę ciężko, ale jakoś to się to strawiło. Ledwo. Nie ma herbaty miętowej. Szkoda trochę. Bo bym sobie wypiła z chęcią na mój żołądek, który płacze aktualnie. Gdybyś miał podsumować 2022 rok jednym słowem. Tak wymyśliłam na poczekaniu. Wyprawa. Wyprawa? No, nie wiem. Że w jakiejś nie znam. Przyszło jedzonko. Ok, zostało 5 minut do pokazu. Jest mały stresik. Mogę coś powiedzieć? No. Ale będziesz musiała wycenzurować. Nie. To nie. Dobra, jesteśmy po pierwszym pokazie. Drugi już postaramy się nagrać dla was. Także widzimy się na drugim pokazie. Dobra, lecę się przebierać, bo mamy tylko 30 minut.
Dzięki, Przemek i Adrianna. Kochani, jesteśmy już po drugim pokazie. Mamy godzinę 23.30. Myślę, że gdzieś uda nam się szybko pójść na północ. A na północ, że na północ. Ja myślałem, że na północ, że wiesz, nad morze. Północ, że do przodu. Dobra, idziemy się przebierać.